W życiu każdego prowadzącego są takie chwile, o których chciałby zapomnieć. I właśnie nadeszła ta chwila, a to spotkanie z grupą Arkadia Bent to nie będzie normalne spotkanie. Moi goście są już teraz w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy Dzień dobry. Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry, Sabuś. Się to uspokoiło, te towarzystwa, przed chwilą jeszcze takie śmychy, chichy i różne inne. A spokojnie, rozkręcimy się. No właśnie, tego się obawiam. Arkadia Bent z nami, już za chwilę pytania. Życie to gra, nie każdy. Dobrze, laureaci, bo tak patrzę, on to tak ściąga, bo tu tyle, żeście tego nas zdobywali, no, że mi... Ja ci mogę powiedzieć z czym, co, gdzie, o której. Dobra, to jada. W portfolio macie tak. Tak. Nagrody. 2018 szlagier roku z utworem... Mi. No właśnie, 2019... Z... Czekaj chwila, czekaj, zaraz ci powiem, czekaj 19, tak? Mhm. 19 to było Tańcz, gdy buzuki gra. Tak. 2020 szlagier roku z utworem... 2020 to było Zaś będzie weekend. Tak, ty, ale... Ale to akurat pamiętam, hello! No bo normalnie ty byś w pokera mogła z nimi grać, bo oni, one tutaj, no właśnie, w karty patrzą. 2020 też była jeszcze jedna nagroda. Ja, wykonawca roku. Pięknie, 2021? No to teraz dwie nagrody, nie? No, no to może Gram Wabank? No. I Gram Wabank. I Gram Wabank, czyli ja, szlagier roku. Roku i super szlagier społeczności LSSS na Facebooku. Także się to szafli, nie? No. No, a powiem... nie zapomniałeś o czymś, bo mi się czegoś brakuje. No nie. Zaś będzie weekend, Gram Wabank, powiedz mi. No i Tańcz, gdy buzuki i gra. I Tańcz, gdy buzuki gra. Coś za mało tych nagród. No, no ale przecież ty, no, zobacz, no jakbyśmy chcieli, to nie masz tyle członków zespołu. Jak nie? Żeby to każdy trzymał, ty. Ja, moment, mamy dużo siły, także spokojnie. Dobra, słuchajcie, do tego jeszcze radiowe takie różne wyróżnienia, telewizyjne też inne wyróżnienia. No i teraz takie pytanie. Czy te wszystkie sukcesy, które żeście osiągnęli, nie? No. Przełożyły się na kasę? Jeszcze nie, ale po tym wywiadzie to się zmieni. Mhm. Cicho i po coś to dodawał! Mam nadzieję, no i ty. Czyli oczekiwania są dobrze. Nie, to tak zupełnie, zupełnie luźno. Ale powiedz mi, Dorota, brakuje jakichś takich wśród tych wszystkich nagród, wyróżnień, tego wszystkiego, co się dzieje od tego, powiedzmy, 2018 roku, takiej wisienki na torcie? Do pełni szczęścia, do pełnej jakby kolekcji brakuje nam jeszcze teledysku roku, bo z tego co kojarzę, to nie mieliśmy teledysku roku w LSS, w liście szlagierowo.pl, więc myślę, że jeżeli o zdobycie całej kolekcji, to tylko jeszcze ta nagroda, ale w sumie każda z nich jest dla nas cenna. O tych nagrodach będziemy rozmawiać, bo to dosyć ważny temat, jeżeli chodzi o nagrody. A czemu? Sami się zaraz o tym przekonacie. Wybieram ja, choć czasem też bywa zła. Dorotko, teraz bym chciał zespół zapytać, zobaczymy. Proszę cię bardzo. To więc pytam. Uczyłam ich całą drogę, co mają mówić, także nie ma problemu. No to właśnie sprawdzimy. Pytanie... Chodzi o te nagrody, o te wszystkie wyróżnienia, bo to w jakiś sposób jest podsumowanie w danym roku waszej działalności. Czy te nagrody, które zdobywacie, sprawiają, że jednak osiadacie na takich laurach, bo gadacie, kurde, już ten poziom, który my zdobyli, to jest wystarczający, już niczego nie spróbować, już jademy, gromy, wyjeżdżamy. Czy jednak powoduje to, że jeszcze bardziej się do swojej roboty przykładacie, chociaż zawsze się przykładacie z tego, co was znam, i jak to właśnie u was wygląda? A to pytasz mnie, czy ich teraz? I wszystkich. I ciebie też, bo ty na końcu. Dobra, to ja na końcu, to wymówcie. No, może Sebastian. Wiesz co, wydaje mi się, to bardziej motywuje na pewno do jeszcze większej pracy. Cieszę, że praca doceniana jest przez słuchaczy. Jest to miłe. No i co, i cały czas do przodu, tak? No właśnie, do przodu. A ja mogę tylko powiedzieć, że ja już tu wielokrotnie tutaj mówiłam w programie, że zdobycie nagrody też jest, no jest samo w sobie nagrodą, ale jest też poniekąd, nie chciałabym używać tutaj słowa kara, tylko jest takim, może nie kara, może złe słowo użyłam, jest takim wyznacznikiem pewnego poziomu. Jeżeli dostajesz nagrodę szlagier roku, wykonawca roku, super szlagier społeczności LSS, tak? No to to już do czegoś zobowiązuje. To jakby, no ja przynajmniej coś, mam coś takiego, że no nie możesz osiąść na laurach, tak? Już musisz trzymać ten poziom i ten poziom, kiedy dostajesz szlagier roku, to jest już twój poziom minimum. Czyli teraz może być tylko wyżej. Nie możesz spaść poniżej tego, nie?
bo też i nasi fani potem tego oczekują, publiczność tego oczekuje, więc to też, to cały czas wymaga w nas takiego samodoskonalenia się, poprawiania czegoś, co być może na pierwszy rzut oka jeszcze nie było na przykład wczoraj do poprawy, ale już za chwilę się wydaje, że trzeba jeszcze to udoskonalić, tamto zrobić inaczej. I co najciekawsze, że ja na przykład zawsze idąc na koncert, w głowie mam taki plan, że jejku, zrobię to, a potem jak czasami oglądam materiały, że nie zrobiłam nawet 1/20 tego, co sobie sama założyłam, także wiesz, no mamy jeszcze szerokie spektrum do popisu. To ile by te koncerty trwały, skoro 1/20 nie została wykonana? Nie no, wiesz, standardowy koncert trwa 1,5 godziny i to też zależy, wiadomo, wiesz, założenia założeniami, ale też od twojej kondycji w danym dniu, w danym momencie i też nie ukrywam jakiegoś tam życia poza sceną, tak? Zależy, jak go wykonasz ten koncert. Podobno, że jest pewien poziom, który zostaje podkreślony tą daną nagrodą, potem lepiej iść w górę niż w dół. Od pewnego momentu zespół Arkadia Band zaczyna się zmieniać, ten skład się pozmieniał. Czy to już koniec tej metamorfozy, czy jeszcze coś się zmieni? No to znaczy, wiesz co, nie zakładam zmiany teraz, dobierania jeszcze członków, czy wymiany członków. Załatwiłbym robotę na następne lata. Czyli jak widzicie państwo, te osoby na pewno w zespole będą. Jeszcze jest jedna, która tam siedzi po waszej stronie odbiorników, która jest niewidoczna na scenie, ale też wykonuje kawał dobrej pracy, jeżeli chodzi o stronę techniczną. To jest nasz realizator, możemy pomagać, pomachajcie do niego. Serdecznie pozdrawiamy go. A wiecie, drodzy państwo, z realizatorem trzeba dobrze żyć. Seba, no to wiadomo, klawiszowiec, nie? Efcia, no to wiadomo, że... Drzewo, tło. Nie, żadne drzewo, tło, to tancerka po prostu. Ona zawsze wie, gdzie się uśmiechnąć, gdzie biegnie kamera, nawet widzi z daleka, gdzie ta kamera jest. Ja nie zawsze zdążę, a ona widzi. Sylwia, czyli nasza, popularnie my ją nazywamy Syla, a po mojej lewej Zbyszek. Zbyszek przyszedł niedawno i jak państwo widzicie, jeszcze jest, więc chyba... Dzisiaj jest mój pierwszy dzień. Podoba ci się, powiedz, podoba że się. Się. No, podoba, widzisz? No, całkiem nieźle nauczyłaś tutaj ról w zespole. Dobrze, podział już znocie, zmiany nie szykują, ale może jakieś muzyczne zmiany się szykują, o tym też będzie. Dorota, dwa najbliższe pytania prosto do ciebie, a czemu do ciebie? Jeżeli oczywiście tutaj macie ochotę zabrać głos i się wypowiedzieć, jak najbardziej proszę was o to. Bo to... Nie wiem, czy zauważyłeś, że one zawsze, jak ty to mówisz, to oni zawsze patrzą najpierw na mnie, czy ja kiwnę, tak, czy mogą. Dobrze, nie, żartuję, to jak się Dorota wypowie, to potem kiwnie i potem wy. Tak, ustalmy taką kolej rzeczy. Ale czemu te dwa pytania są zarówno ważne, kierowane w twoja stronę, jak i w stronę zespołu, bo wszyscy na tym rynku szlagierowym istniejecie już ładnych parę lat. Nie jest to rok, nie jest to dwa. Zdobywacie nagrody, zdobywacie wyróżnienia. Widzicie, jak te szlagiery się zmieniają. I teraz pytanie, które zadaję w tym studiu ostatnimi czasy dosyć często, zresztą te następne też dosyć często padło. Czy jest jeszcze jakaś szansa do tych szlagierów? Czy widzicie jeszcze droga, w którą można iść, żeby to się mogło zmienić? Ale zmienić w sensie jakim? Musiałbyś mi... W jakim sensie? Tak. Do mnie... Unowocześnić? Tak, do mnie jest potrzebna zmiana szlagierowego, z całym szacunkiem oczywiście do naszych widzów, słuchaczy i wszystkiego, ale jest troszkę potrzebna zmiana w postaci takiej, że ten widz, słuchacz musi się trochę odmłodzić. No też poniekąd. Za tym idą oczywiście u nas w Arkadii Band nowsze aranżacje, ale nie tylko. Moim marzeniem i jeżeli mogę taką radę, nie wiem, młodszym kolegom czy koleżankom z tej sceny powiedzieć, to chciałabym bardzo, żeby ten rynek szlagierowy nie tyle nawet, znaczy też poszedł w stronę właśnie nowoczesności, czyli nowoczesnych brzmień, takich bardziej dynamicznych, żeby był kierowana, ta muzyka, żeby była kierowana do ludzi w wieku powiedzmy 40-50. To jest jedno moje takie marzenie, a drugie marzenie, które mam nadzieję, że się ziści, że wreszcie wszyscy będą grali na żywo. To by było coś naprawdę pięknego. Ja powiem szczerze, że jestem ogromną szczęściarą,
że posiadam zespół, który naprawdę świetnie gra po prostu. No, Seba jest bardzo dobrym klawiszowcem, Zbysiu jest bardzo dobrym gitarzystą, dziewczyny tańczą, o dziwo, też na żywo. Na żywo tańczą, tak. Zazwyczaj przyjeżdżają z materiałem wideo. Tak jest. No i ja śpiewam na żywo, więc mamy, wiesz... Ja rozumiem, Dorota. To jest taki trend, który uważam, że powinien nastać na rynku szlagierowym. Dobra, to pociągnę ten wątek dalej, chociaż chciałbym, żeby go skończyć, ale pociągnę ten wątek dalej i wrócę do panów. Tylko to, żeby wszyscy śpiewali na żywo. Ale czy nie jest tak ze szlagierowym rynkiem, że ten szlagierowy artysta, nie stawiając przez lata wymagań organizatorom, trochę se zaprzepaścił ta szansa, żeby dzisiaj właśnie występować z zespołem pełnym składem, z graniem i możliwością śpiewania na żywo, bo jak sama wiesz, często jak się jedzie w jedno, czy drugie, siódme, dziesiąte miejsce, to ciężko jest technicznie to w ogóle ogarnąć. To znaczy, ja ci powiem tak, ja tutaj wezmę w obronę naszych szlagierowych artystów, bo to nie jest do końca tak, drodzy państwo, że to jest wina jakby po stronie tego artysty. Wina przez lata jest po stronie organizatorów wszelkich imprez, którzy nam, artystom, cały czas stawiają takie jakby wymagania, że my musimy po prostu zminimalizować sprzęt, nie być jakimś takim zespołem, który ma jakieś duże wymagania techniczne i od nas się tego wymaga. Najbardziej, najprościej, najszybciej wchodzisz, podpinasz pendrive i jedziemy. I to było nam nieco narzucane przez tyle lat, natomiast zauważyłam taki trend na tym szlagierowym rynku mniej więcej od roku czasu, że bardzo wielu artystów, z czego ja się ogromnie cieszę, właśnie przechodzi na tą drugą stronę i stawiamy wreszcie takie wymagania, jakie powinny być postawione od samego początku. Jest nas na razie niewielka grupa, powiem uczciwie, bo reszta jeszcze stoi po ciemnej stronie mocy. Ale jest, myślę, że ta grupa na razie mała, będzie się rozrastała i to też naprawdę będzie miało ogromny wpływ na zmianę rynku szlagierowego i na postrzeganie tego rynku, bo do tej pory jakoś dziwne jest też to, że ten rynek właśnie jest postrzegany, że on jest taki, wiesz, taki, nie wiem jakiego słowa bym tutaj mogła użyć, taki właśnie taki szybki, że wchodzi artysta po artyście i tak dalej. Natomiast chciałabym też tutaj zaznaczyć, że ja oczywiście nie mówię, że tak jest na wszystkich imprezach, bo są imprezy, które się wyróżniają. Na przykład ostatni koncert, gdzie spotkaliśmy się, prawda, w Chorzowskim Centrum Kultury, to był koncert wyjątkowy, tam można było robić wszystko, tam można było zaśpiewać do publiczności, tam można było zaśpiewać a cappella, przed, po, wiesz, nie było tych takich jakichś nacisków, tak. Panowie, czemu do was pytanie? Bo każdy z was gro, komponuje, tworzy i czy widzicie światełko w tunelu do tej szlagierowej muzyki? Czy jest szansa na to, żeby ta muzyka przeżyła taki renesans, jakie przeżyło disco polo? Moim zdaniem tak, tylko tak jak Dorota właśnie wspomniała. Trzeba przede wszystkim odmłodzić tego słuchacza, czyli wprowadzić powiedzmy delikatną jakąś tam metamorfozę w tej muzyce. No i przede wszystkim grać na żywo, że ten widz, słuchacz, który przychodzi na koncert, nie tylko słucha ulubionych artystów, ale też widzi zespół, który gra na żywo. Nie staje się to takie monotonne, może nie do końca nudne, ale coś się dzieje, jak ten zespół gra. Są te instrumenty, widzimy też tego artystę z całym zespołem, tak? Nie tylko z głównym wokalistą. A poza tym ostatnio żeśmy rozmawiali też, nie, chłopaki, że ludzie do nas przychodzą, wiesz, po koncercie i tak jakby ta... Ja mam wrażenie, że od jakiegoś czasu ta publiczność nabywa pewnej świadomości tego, że dany artysta śpiewa i gra na żywo. Kiedyś tego na rynku szlagierowym nie było i ci ludzie zaczynają do nas podchodzić na koncertach i mówią, pani Doroto, my jedziemy za wami na następny koncert i jeszcze na następny koncert, bo pani tą samą piosenkę zaśpiewała i za każdym razem inaczej. I to jest coś niesamowitego i jak oni to naprawdę na żywo przeżywają razem z nami, te emocje, wiesz. I ja myślę, że ta świadomość w naszej publice już rośnie i to już też jest ogromna zmiana. Tylko to, jak sam dobrze wiesz, no to jest proces długotrwały, nie?
tego się nie robi tak po prostu. Rok, dwa czy pięć, bo ten szlagierowy rynek tak naprawdę cały czas też się rozwija, się zmienia. Tak, wiesz. Ale też nie jest to takie młode dziecko, nie? To cały czas jednak lata swoje mo. Wiesz, też fajne byłoby to, żeby nie zapomnieć całkowicie o tym, dlaczego się ten rynek nazywa szlagierowy, prawda? Dorota. Więc tutaj trzeba połączyć, wiesz, tradycję z nowoczesnością, a to jest trudna rzecz. To jest bardzo trudna rzecz, ale też trzeba by było może znaleźć i zmienić ta definicja szlagieru. Mhm. Bo dzisiaj zdefiniować to, co jest szlagierem nazywane, już nie jest takie proste jak kiedyś. No to prawda, to jest bo kiedyś prawda. To było bardzo proste, bo była cyja, był tamburyn i była polka. No a jeszcze dodałabym do tego strój regionalny, tak, to już byłoby i to był całość. Szlagier. Tak. A teraz wygląda to zupełnie inaczej. Dobra, już za chwilę drugie te bardzo ważne pytanie. Życie ma. Drugie pytanie, które często padło w tym studiu z racji tego, że jeszcze ten nasz szlagierowy widz, słuchacz bardzo często chce ta płyta nabyć. Mhm. Zespół może to za coś, że może wydać ta płyta. Ale czasy się zmieniają, idzie cyfryzacja, no i co teraz? Czy wydawać CD, czy jednak bawić się w zupełnie coś innego? To muszę cię tutaj zaskoczyć. Ja nie wiem, czy ty już masz jakieś przecieki, dlatego zadajesz mi to pytanie, czy... Nie, nie mam przecieków. Nie masz przecieków, tak? Nie, hydraulik był ostatnio, wszystko tam no się to zgadza. No to ja mogę zdradzić, bo już byłam u ciebie ostatnio i mówiłam, że wydamy te nowe aranżacje na płytach i tak dalej. I owszem, będzie coś takiego, ale ta płyta, jako krążek CD będzie raczej limitowaną serią, natomiast my już idziemy też w stronę cyfryzacji, bo będzie oczywiście okładka płyty, natomiast będzie się ta płyta, ja nie wiem, czy ja mogę za dużo zdradzić, bo przygotowujemy to tutaj, mogę powiedzieć, że z producentem programu LSS i będzie na pewno okładka, będzie się to otwierało, a co tam będzie w środku? No, to jeszcze jest tajemnica. To ja jeszcze chciałabym zachować tajemnicę, ale powiem ci też na przykładzie mojego taty, bo ja akurat tacie wymieniłam, wiesz, radio na takie nowocześniejsze w samochodzie, bo tata bardzo się uparł. No mój tata jest w takim wieku naszego dotychczasowego odbiorcy naszej muzyki, więc... Ale zdziwił mnie po prostu, bo sam mi powiedział, że on już nie chce CD jako krążka, jako nośnika, tylko jemu łatwiej jest po prostu wsadzić pendrive'a do radia i słuchać po prostu tej muzyki, którą lubi. Dobrze, czyli Arkadia Band jest znana z tego, że lubi przecierać te szlaki nieznane, czyli mam rozumieć, że... Znaczy, wiesz co, nieznane, bo ja mam wrażenie, że oni się boją, ta reszta się troszkę boi, jakby, że jak to się wypali, czy nie wypali. Słuchaj, jedni pływali też jak Krzysiu Kolumb w tamta struna, no ale tak. Też się boli, a on się nie boi, niechcący zabłądził i znot Ameryka. Widzisz? Więc jest szansa, że wy ta Ameryka też teraz odkryjecie, pokazując i z tego też trochę słyniecie, że pokazujecie nowo droga. I to też może być nowe rozdanie po tym, jak Arkadia Band, nie wiem, szylą, sprzedo 10 tysięcy pendrive'ów ze swoją muzyką. To ktoś powie, kurde, patrz, ta Dorota miała łeb, a my się boli. Więc daj Boże, żeby ja tak tego było. Życzę, ale rozumiem, że też jeżeli chodzi o cyfryzację, to pojawicie się w wszystkich takich streamingowych tak, rzeczach. Właśnie o tym myślę, bo do tej pory nie ukrywam, że w naszym mieliśmy trochę tak, wiesz, jak to się mówi, na bakier z tymi rzeczami. Też musieliśmy sami się troszkę podszkolić w tych tematach i zobaczyć, jak to po prostu ugryźć, jak się to wprowadza. Ja też nie ukrywam, że czerpię tutaj dużo z doświadczenia producenta programu. Także tam czasami, wiesz, gdzieś tam Dosia coś wymyśli, o czymś myśli, jest telefon, Jasiu, pomóż, jak to zrobić? No i potem wszystko już jest poukładane tak, żeby było dobrze. Dobra, drodzy Państwo, Arkadia będę w naszym studiu cały czas. Jeszcze chwila będą z nami, wy też zostańcie. Dorota, no to skoro już teraz padło stwierdzenie, że limitowano edycja płyty, no to o tej płycie trochę. Rozumiem, że prace nad przerobieniem tej płyty pod obecny skład trwają, to na jakim etapie one są? No jest w tej chwili na dzień dzisiejszy zrobionych 46 utworów, ale zrobić je po prostu to jest jedna rzecz, a druga jeszcze je wyrównać ze sobą, żeby wiesz, w momencie kiedy słuchacz będzie już odsłuchiwał numer po numerze, to żeby nie było tak, że jeden jest głośniejszy, drugi bardziej cichy,
że będzie się ktoś na przykład denerwował, że tutaj muszę zgłośnić tutaj, ten, więc to wszystko należy wyrównać. No i jeszcze trzeba wyeliminować, tam po prostu w niektórych utworach jest za dużo basu. Nie ukrywam, że to z powodu mojej osoby, bo ja bardzo lubię bas, ale tym razem przesadziłam, nikogo nie słuchałam, tu chłopaków też nie słuchałam, od razu się przyznam. Chociaż mi mówili, że Dosia, przesadzasz, no ale jak to zwykle, ja gdzieś tam wysłucham ich zdania, ale... Zwyczaj tutaj kiwa. Ale tu wleci, tam wleci, no rozumiem. Dorotko, dzisiaj premiera utworu Lava. Czy to też jest jakby troszkę już taki drogowskaz, że te wszystkie wasze numery pójdą właśnie w takim kierunku, trochę szybszym, z innym bitem? Bardzo bym tego chciała, żeby więcej tych utworów w naszym repertuarze było takich mega bardzo dynamicznych, bo ja uważam, że my jesteśmy takim zespołem. No zwłaszcza teraz jest młodszy skład, tak? Ja przy nich też się czuję młodsza, więc to też wymaga, wiesz, pewnych zmian, ale chciałabym bardzo, żeby więcej takich utworów, które dzisiaj Państwo zobaczycie i usłyszycie, to żeby było więcej takich utworów w naszym repertuarze. No i nie mówię koniecznie, że w ten trend, że tylko takie, ale jest to niewątpliwie, jest to dance pomieszany, nie wiem, trochę z Polką, trochę to jest taki Dixie, nie bym powiedziała, nie Sebuś? No. Coś w tym stylu, takie wiesz, takie pomieszanie z poplątaniem. Dobra, to jeszcze teraz odnieśmy się do teledysku, bo to zauważył producent programu i jak Som tu napisał, że czy to jest taka przenośnia do znaczenia słowa lawa, że ona może roztopić wszystkich waszych fanów? Wiesz co, ona już roztapia naszych fanów, powiem szczerze. Ja się roztapiam, jak słyszę, jak oni śpiewają. Czy ma roztopić? To jest bardziej taka, bym powiedziała, parafraza mnie samej jako osoby. Bo mnie ludzie różnie postrzegają. Niektórzy postrzegają mnie jako taką zamkniętą w sobie osobę, a ja wcale taka nie jestem. Ja jestem wręcz jak wulkan. I nie miałam do tej pory nawet okazji, żeby się zaprezentować od tej strony. Ja też bym chciał poznać te osoby, które uważają, że jest zamknięto w sobie. Też, że nie miał okazji, nie? Ale... Ja się bardzo cieszę. Spokojnie. Ale jak zauważyłeś, w teledysku wykorzystałam oczywiście moje osoby z zespołu. Nie wiem, czy zauważyłeś tą scenę, kto mnie podrywa. No to podrywają mnie tutaj Sebastian i Zbyszek, tak. No bo to, że to takie może takie w podświadomości, takie może skryte marzenia, nie? Wiesz co, z tego co wiem, to Sebuś jest zajęty. Pozdrawiam serdecznie Wiolę, żonę od Sebastiana. Ale Zbyszek nie, ale numer wyświetli się Państwu na pasku pod koniec tego programu. Ale czemu od razu tu z żoną wyjeżdżać? Ale wiesz, żony tu nie ma, no przecież to... Twojej też nie, wiesz, mojej mogę przekazać, nie ma, tak. Ale to ona nie ogląda, bo ona wie, że cała prawda by mogła tu wyjść. No ja więc po co? Ogląda moja mamusia, to jej doniesie, nie? Ale zmieniając temat, to myśmy się tak mieścili w budżecie, także dlatego... To też swoją drogą, słuchajcie, że zawsze szukam oszczędności. Tylko się Seba i Zbyszek zgodzili po prostu za darmowego kebaba wystąpić, wiesz? Pamiętaj, nie, za kebaba też mogę zagrać. Tak? To następnym razem pomyślę o tobie. Ale pamiętaj, na sobie nigdy nie oszczędzaj. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam bardzo za to, żeście przyjęli moje zaproszenie do tego studia. Było mi niezmiernie miło, chociaż początki były takie, że stwierdził, że to może nie być najłatwiejsza rozmowa. I do takich zawsze należy rozmowa z Dorotą i Arkadium Benz. Wiesz co? No, poruszamy trudne tematy, żeby my się umówili. Ale ja lubię, jak ty właśnie zadajesz mi takie niebanalne pytania, drodzy Państwo, tak. To warto podkreślić, bo jak udziela się wywiadów, dajmy na to 10... Nie jest inteligentny. Ja nie o to, wcale tego nie chciałam powiedzieć. Ale to nie są moje pytania. Chodzi mi o wszystkie wywiady, których udzielamy jako Arkadia Band i one gdzieś tam te pytania się strasznie powtarzają. Natomiast jak się przychodzi do Ciebie, Sebuś, to zawsze się dostaje takie właśnie wyjątkowe pytania, takie niesztampowe, niebanalne i są najważniejsze, że się nigdy ich nie spodziewam. O co mnie zapytasz? Dobrze, to już o nic nie pytam i no podsumuję, a to są laureaci szlagieru 2021 roku i super szlagieru grupy LSS szlagierowo.pl. Jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy i dziękujemy wam wszystkim za oddany każdy głos na piosenkę Gram w Bank. No, Arkadia Band, a my już lecimy dalej. Piękne oczy, a w nich pioruny iskry dwie, więc nie daj się zaskoczyć. Gdy zechce, będziesz tonął w nich, tak będziesz pod wrażeniem. A innym razem rzucę czar i w kamień cię zamienię. Jestem dzisiaj
jesteś ty, a ja cię łapię wzrokiem. Ty ciągle blisko obok mnie, dosłownie krok za krokiem. Odważnie stawiasz pierwszy drink, a ja wiem, o czym marzysz. Zaczynasz słowem jakiś flirt, uważaj, bo się sparzysz. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, żywym ogniem płonę. Nie ryzykuj, lepiej więc uważaj i nie wskakuj do niej. Jestem dzisiaj jak gorąca lawa, rzucam smutki i żale. Chcę dziś tańczyć do białego rana, dzisiaj chcę zaszaleć. Dajcie suba na kanał szlagierowo.pl. Kliknijcie kciuk do góry, wyrażając swoje poparcie dla szlagierowej muzyki. Kliknijcie również w dzwoneczek, aby być na bieżąco. Pozdrawiamy! Arkadia Band. Tak jakoś cicho i spokojnie tutaj bez tej Arkadii, nie? Ale za to jak też się gorko zrobiło, a to wszystko bez talawa, nie? To jest chyba pomysł na to, czym zastąpić Wungel. Muzyką Arkadii. Pamiętajcie, że już teraz możecie właśnie na ten gorki szlagier głosować, wysyłając SMS-a na 7168. W treści wpisujecie LZ Stop, a kod teledysku to 2883. Zrobisz pierwszy.